Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Kętrzyńskiego dostarczyła wiele emocji. Po burzliwych obradach wniosek o odwołanie Ryszarda Niedziułki ze stanowiska starosty nie uzyskał wymaganej liczby głosów. To była już trzecia próba odwołania starosty. Zanim doszło do głosowania, radny Hans-Jürgen Malecki odniósł się do wypowiedzi starosty, który zdaniem radnego na sesji absolutoryjnej obraził powiatową jedenastkę, używając niecenzuralnego słowa. Rozpoczęły się przepychanki słowne. Warto zaznaczyć, że także ostatnia sesja upłynęła pod znakiem dochodzenia, w jakiej formie użyte było owo słowo. Są rzeczy, są uczynki złe, a nawet podłe, które no, można wybaczyć. Także jest jeden uczynek tak podły, który nie podlega przebaczeniu. I ten uczynek to jest znieważenie naszych matek. Tego się właśnie dopuścił dwie sesje poprzednie pan Niedziuła. Znieważył nasze matki. Pani radna, siedząca obok mnie, starała się wytłumaczyć, rozbierając to słowa, na czym to polega. I ta rzecz, znieważenie matki, niektórych jeszcze żyją, czy też pamięć matki jest rzeczą przynajmniej dla mnie najświętszą. I za to ja nigdy nie przebaczę. W moim towarzystwie, w którym ja się obracam, tacy ludzie są, takim ludziom się nie podaje ręki, tacy ludzie są wykluczeni z towarzystwa. Ich się po prostu nie zauważa. Dlatego też z ogromnym zdumieniem oglądałem ten aplauz i rechot niektórych tutaj gości, którzy jak gdyby jakimś takim odgłosie próby usprawiedliwienia postępku pana Niedziułki, który starał się pan Krasiński, przepraszam, po prostu przytoczył zupełnie bez sensu, jak gdyby wypowiedź pani radnej Sierów-Welens, która rzekomo również wyraziła się słowem takim troszeczkę, można powiedzieć, wulgarną, ale to słowo nie odnosiło się do nikogo innego, tylko właśnie do mnie sam. No jeżeli ktoś się zdenerwował, o sobie sama powiedziała, że się tam, prawda, nikogo nie obraziło. I te przytoczone przez pana Krasińskiego tak wzbudziło aplauz między innymi siedzącego w pierwszej rzędzie wójta gminy Kętrzyn, kierowników jednostek organizacyjnych, niektórych naczelników wydziału, a nawet przedstawicieli duchowieństwa katolickiego. No jak dla mnie to jest po prostu niepojęte, ale każda interpelacja musi się zakończyć pytaniem do zarządu. A więc zapytam się członka zarządu, pana Kuczyńskiego, który niesamowicie ceni. Czy pan faktycznie się utożsamia z takim postępowaniem pana Niedziułki? Wszyscy wiedzą i znowu będę mówił tak jak to chłop. Nieraz tym mięsem się rzuci, ale jak nas dwóch próbuje zaczepić przyczepę, jeden drugiemu palce przytnie i rzuci się tym mięsem, to i tak wiemy, że tą przyczepę trzeba zapiąć i pojechać pod kombajn, bo inaczej się nie da. I takie życie jest od początku. Już byłem mały, słyszałem różne słowa. Samo, że nieraz cię wyrwało też. Dziękuję bardzo za takie traktowanie mnie, że ja jeden porządny z tej strony. Nie wiem dlaczego. Ale naprawdę, ja przyszedłem tutaj dla pracy. Dlatego, żeby zrobić drogi, szpital. W trakcie wyszło basen, inne sprawy, co nie, bo do tej pory uważałem, że było różnie i myślę, że skupmy się na tym. Panie wicestarosto, już wcześniej ostrzegał mnie pan, bym nie ciągnęła wątku z ubligą starosty wobec radnych, bo mnie pan ośmieszy, gdyż podobno wyraziłam się również nieparlamentarnie.
ale mnie niełatwo przestraszyć. To raz, proszę pozwolić mi mówić. A dwa, panie wicestarosto, mimo ogromnej klapki na ostatniej sesji, nie popisał się pan. Pokazał pan, jakim moralnym standardom pan hołduje, stawiając znak równości między rzuceniem przez starostę głosem pełnym nienawiści ku radnym opozycyjnym obelgi i broniąc jak rejtan takich zachowań, a niby moim określeniem w sposób nieelegancki własnych emocji, co nawet gdyby się zdarzyło, nie mogło nikogo obrazić. Jeśli ktoś nie widzi między tymi słowami okolicznościami różnicy, to nie najlepiej to o nim świadczy. Po pierwsze, kłamie pani i to z przykrością to mówię, że kłamie pani w tym stwierdzeniu, że ja powiedziałem, że ja panią uśmieszę. Ja powiedziałem pani, żeby pani to zostawiła, bo też pani stwierdziła jakieś nieparlamentarne słowo. Tak jak sama pani powiedziała, każdemu się to może zdarzyć, w nerwach, w emocji, w zdenerwowaniu, etc. Wiemy, jaka jest sytuacja polityczna w tej Radzie i w tej sali. Więc ja nigdy nie powiedziałem, że ja bym chciał panią ośmieszyć, bo to nigdy nie byłoby po mojej myśli i na moim celem akurat w stosunku do pani. Jak długo państwo będziecie ten temat wałkować i to tym pokazujecie, że wy się niczym innym nie zajmujecie, tym, co jest potrzebne dla ludzi, dla naszych mieszkańców, tylko obrażaniem siebie nawzajem. I jeszcze raz pytam, ile będziecie razy to powtarzać? Każdy to dokładnie słyszał, każdy to dokładnie wie i tylko zajmujecie czas i tym pracownikom, i radnym zajmowaniem się takimi rzeczami, niekonkretnymi rzeczami dla ludzi, dla mieszkańców. Dziękuję. Mimo wszystko to nie była interpelacja. Nie, ja tutaj zawsze już kończę. Państwa też proszę o zachowanie spokoju. Czy są jeszcze inne interpelacje, zapytania do rządu? Pan radny Marek. Ja znowu złamię pewne zasady i odpowiem nigdy. No to pan powie zrezygnować. Jeśli nie ma interpelacji. Tuż przed głosowaniem radny Jarosław Pieniak odczytał oświadczenie Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kętrzynie opowiada się za stabilizacją w dziedzinie samorządności, zarządzania placówkami oświatowymi, szpitalem powiatowym, realizacją inwestycji i remontów dróg powiatowych oraz pozostałymi zadaniami, które są w gestii powiatu. Sprzeciwiamy się partykularnym interesom politycznym, osobistym poszczególnych radnych i klubów w Radzie Powiatu. Społeczeństwo naszego powiatu jest zmęczone ciągłymi przepychankami i brakiem stabilizacji w samorządzie powiatowym. Wielu wyborców kontestuje zachowania radnych i ciągłe zmienianie poglądu na istotne problemy powiatu, czego efektem było nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2015 i 2016 rok bez zasadnych przesłanek merytorycznych przy pozytywnych opiniach Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przypominamy radnym, iż ślubowali dbać nie tylko o dobro swoich wyborców, ale także o dobro wszystkich mieszkańców powiatu i że będą się liczyć z ich opiniami i postulatami i działać zgodnie z interesem całej wspólnoty samorządowej. Społeczność powiatu kętrzyńskiego oczekuje dalszej integracji samorządów. Dotyczy to działań na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy infrastruktury drogowej. Uważamy, iż działania starosty i zarządu powiatu zmierzają we właściwym kierunku, są pozytywnie oceniane przez wielu mieszkańców i samorządowców poszczególnych miast i gmin, członków organizacji związkowych, stowarzyszeń społecznych i gospodarczych. Dlatego też nasze środowisko polityczne udziela pełnego poparcia zarządowi powiatu kętrzyńskiego pod kierownictwem starosty Ryszarda Niedziuły. Kętrzyn 17 lipca 2017 w podpisie Rada Powiatu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kętrzynie. Brawo. Poparcia udzielają także władze krajowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej i popierają stanowisko Sojuszu Kętrzyńskiego. Skoro struktura powołana przez SLD w powiecie wydała na czele z przewodniczącym Jarosławem Pieniakiem takie oświadczenie oceniające pozytywnie działania Rady Powiatu Kętrzyńskiego razem na czele z panem starostą, to uważamy, że
w swej mądrości Rada Powiatu wie, co robi. To jest jednoznaczne poparcie obecnego starosty, ponieważ w powiecie, tak jak wiemy, jest destabilizacja w samorządzie powiatowym. No i Sojusz Lewicy stoi na stanowisku, że najwyższy czas z tym skończyć, po prostu pozwolić staroście i Radzie Powiatu działać. Ostatecznie 11 radnych było za odwołaniem starosty, natomiast powiatowa ósemka nie wzięła udziału w głosowaniu. Komisja stwierdza, że pan Ryszard Henryk Niedziółka nie został odwołany z funkcji starosty kętrzyńskiego. Trudno mówić o satysfakcji, bo to rzeczywiście jest sytuacja taka, że jeśli kolejny raz próbują mnie odwołać, to znaczy, że nie ma stabilności w Radzie. Natomiast o tyle jest satysfakcja, że to, co robimy, a robimy jednak mniejszością w Radzie, robimy dobrze. Mamy sukcesy, jeśli chodzi o zeszły rok, mamy różne inne rzeczy i mimo wszystko, moim zdaniem awanturniczego podejścia i zblokowania nam budżetu na ten rok i dalej próby odwołania, to się nie powiodło. My będziemy swoje realizować i myślę, że w obliczu nadchodzących wyborów niektórzy radni też się zreflektują i może przynajmniej niektóre rzeczy inwestycyjne zrobimy. To jest najważniejsze, bo tam to, że czy będą próbować odwoływać czy nie odwoływać, to jest nieważne. Właśnie, żebyśmy to, co planowaliśmy, żebyśmy jak najwięcej zrobili. Na koniec sesji radna Siewruk-Welen spróbowała podsumować dzisiejsze głosowanie, czym wywołała ogromny aplauz wśród publiczności. Chciałam serdecznie pogratulować logistykowi z tej strony, który wymyślił tak rewelacyjny sposób na głosowanie. Sposób, który niestety, proszę Państwa, okazuje mało niewiary w swoich ludzi. Takie zrobienie głosowania, żeby nie pozwolić ludziom w tajemnicy zagłosować tak, jak się chce. Gratuluję, to było genialne posunięcie. Brawo! Czy chce brać udział w głosowaniu, czy tego udziału w głosowaniu brać nie. Jeśli pani swoją miarą i miarą swoich kolegów sądzi pozostałych radnych, to jest mi po prostu przykład. Pani Radna Prokop. A ja tylko chcę dodać, że lepiej głosować w ten sposób, uczcie się panowie, pani i panowie od starszych, niż wyjść, tak jak pani radna Janczuk ostatnio wyszła. Dziękuję bardzo. Obecna na sali publiczność nie szczędziła słów krytyki pod adresem powiatowej jedenastki. To nie spodobało się radnej Siewruk-Welens. Nie spodobał się także jej aplauz. Przewodniczący, ja mam do pana, nie wiem, interpelację, prośbę. Pan bardzo dobrze dyscyplinuje radnych, chociażby ta ostatnia sesja. Ja bardzo proszę, żeby pan również trochę dyscyplinował publiczność. To naprawdę w dużym stopniu zakłóca porządek i ja wielu wypowiedzi radnych nie słyszę, nie jestem już osobą młodą, bo wiecznie stamtąd jest szum, komentarze i tak dalej. Bardzo o to również pana proszę. Dziękuję.